Jeśli próbujesz usunąć formułę z jakiejś komórki i otrzymujesz komunikat, że zmiana części tablicy nie jest możliwa, oznacza to, że ktoś zatwierdził formułę jako tablicową w wielu komórkach jednocześnie. Wówczas trzeba usunąć całą tę tablicę, a nie można usuwać poszczególnych elementów tej tablicy. Jak w takim razie to zrobić? Ta formuła, która siedzi na przykład w tej komórce D6, można spojrzeć w pasek formuły, jak ona wygląda. Ona odnosi się do obszaru od B3 do B14 i od T3 do C14. Dodaje komórki z tych obszarów. Mogę więc wnioskować, że skoro dodaję komórki z tego obszaru i z tego obszaru, to ta formuła jest zatwierdzona w takim obszarze. Jeżeli zaznaczę cały ten obszar, spróbuję to zrobić i kliknę Delete, to teraz bez problemu usunę te formuły. Zwróć uwagę, jeżeli zaznaczyłbym niecały obszar, w którym są te formuły, na przykład bez ostatniej komórki, klikam Delete, to znowu otrzymuję komunikat, że zmiana części tablicy jest niemożliwa. Mogę również zaznaczyć większy obszar, na przykład taki, klikam Delete, też wówczas mogę usunąć te formuły bez problemu. Zobaczmy, co się dzieje w tej liście po prawej stronie. Jeżeli tutaj zaznaczę te komórki, w których jest ta formuła dodająca te wartości do siebie, klikam Delete, również otrzymuję ten sam komunikat. Mogę więc zaznaczyć jakiś większy obszar, na przykład taki, klikam Delete i nadal pojawia się komunikat, że zmiana części tablicy nie jest możliwa. Więc jeżeli nie wiesz, gdzie dana tablica się zaczyna i gdzie się kończy, to możesz ustawić się w dowolnym elemencie tej tablicy, na dowolnej formule, która należy do tej tablicy, a następnie możesz skorzystać z ekstra triku. Klikam Ctrl-G, aby wywołać okienko Przejdź do i w tym okienku klikam w przycisk Specjalnie i zaznaczam opcję Bieżąca tablica. Ta opcja sprawi, że Excel zaznaczy mi wszystkie elementy tej tablicy, w której się znajduję. Jak widać, ona jest zatwierdzona na obszarze od I3 do I18. Jeżeli teraz zaznaczone są wszystkie elementy tej tablicy, naciskam Delete, również bez problemu mogę usunąć te formuły.